Cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie, nagrywam pierwsze wrażenia odnośnie UpKawa iO tego, tego landingu, który umieściłem tutaj. Obiecałem Wam w momencie, kiedy pojawi się już oprocentowanie, zna Wam relacje, jak to dokładnie wygląda. No i słuchajcie, pojawiło się do oprocentowanie. Ja mam umieszczone tutaj, jak sobie rozwinięcie, jesteśmy na tej platformie. No tutaj jest opcja landing, i w tej opcji landing można pożyczać swoje atomy. Można również pod, pod, pod swoje atomy wziąć pożyczkę, natomiast z tej drugiej opcji absolutnie nie korzystam. Natomiast w tej pierwszej liczyłem na to, że <laughs> troszeczkę tutaj zarobię. Jak to wygląda? Jest oprocentowanie w tej chwili na poziomie, to główne oprocentowanie na poziomie 50%, i tutaj otrzymujemy w tokenie kawa i hard. Tak tutaj nam to, ta informacja mówi, ale jak zjedziemy sobie, słuchajcie, troszkę niżej. I staniemy tutaj w opcji Claim, no to tutaj troszkę rozszerza nam się nasza wiedza. I słuchajcie, jak to dokładnie wygląda. Mamy tak zwane bonusowe oprocentowanie tutaj w przypadku trzech tokenów i to oprocentowanie naliczane jest dla hard 500%, dla KAWY 500% i dla tokena SVP 1000%. Natomiast y, troszkę zawiedziony jestem tą sytuacją. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, tu żeby y, otrzymać takie wartości, o których jest mowa, y, to naliczanie oczywiście cały czas trwa w momencie, kiedy trzymamy tutaj tego atoma. Natomiast gdybyśmy chcieli sklejmować to, to okazuje się, że mamy dwie opcje do wyboru. Po pierwsze tak zwany vesting, czyli uwolnione, uwolnione te tokeny z tego naliczania y, nad, z, po 12 miesiącach. Czyli ja teraz robię claim i te tutaj wartości się pojawią dopiero za rok czasu u mnie. Natomiast jeżeli wybierzemy opcję 1 miesiąc, to znika nam to oprocentowanie, pozostaje tylko to net IPY na poziomie 50% i tokeny zostaną uwolnione dla nas na portfel po miesiącu. Także tak to twórcy wymyślili. Ja wiem, że to jest ekstremalnie wysokie oprocentowanie i oni się w ten sposób zabezpieczyli, natomiast spodziewałem się po prostu, że na początku będzie można trochę zarobić, i potem byłem przygotowany na to, że ten token, że ta, to oprocentowanie będzie oczywiście spadać. Pewnie tak tutaj też będzie. Natomiast liczyłem, że po prostu gdzieś tam parę groszy się tutaj z tej platformy uzyskać. Jak, jakie kroki w tej chwili będę wykonywał, no w związku z powyższym, że tak, to zostało rozwiązane, nie będę jednak tutaj trzymał, wbrew pozorom, tak jak początkowo zakładałem, jednak wycofam się tutaj z tego, nie wycofuję się jeszcze dzisiaj, tylko czekam, słuchajcie, na opcję w momencie, kiedy na Juno słapie pojawia się oprocentowanie API, i w momencie, kiedy tam się pojawi, to tutaj z kawy ściągam te środki i przerzucam na Juno Słapa. I tam będę trzymał. Jeżeli to by się proces wydłużał, to prawdopodobnie wrócę na platformę Osmozis. Jeżeli Juno Słap jeszcze nie ruszy w przeciągu powiedzmy tygodnia, to wtedy ewentualnie wracam na platformę Osmozis. Jednak na kawie tutaj nie będę trzymał. Ten westing po prostu jest dla mnie za długi. 12 miesięcy to jest jednak stanowczo, słuchajcie, za długo. Może gdybym był w kryptowalutach znacznie dłużej, to tutaj, że tak powiem, nie oczekiwałbym tak szybkiego zwrotu tylko tak zwany long term rzeczywiście byłby, miałby miejsce. Natomiast z uwagi, że jeszcze jednak próbuję, że tak powiem, szukać różnych opcji. No to, które że tak powiem troszkę szybciej może dają zarobić, no to wtedy no nie mogę się zapatrywać na taki długi okres 12 miesięcy. Jeżeli chodzi o trzymanie coinów, tak. Natomiast jeżeli chodzi o zarobki typu trzymanie gdzieś na deksach albo w innych miejscach, w których jest możliwość dostarczania puli płynności, no to liczę po prostu na szybszy troszeczkę zarobek i korzystanie z, z tych dobrodziejstw, które te kryptowaluty ze sobą. Niosą. Nie, nie widzę po prostu tutaj możliwości na chwilę obecną, żeby, żebym w kawie na taki, tak długi, long-term invest tutaj trzymał. Na razie, na razie te środki trzymam, tam parę troszeczkę pewnie tego się ukopię, natomiast to nie będą jakieś astronomiczne wartości, z uwagi na to, że jednak wycofam te środki. Pewnie, jak już będę wycofywał, to jeszcze sobie gdzieś tam zapiszę, jak, jak to dokładnie wyglądało i być może jeszcze jakieś dodatkowe dla Was. Filmik nagram, jeżeli chodzi o słuchajcie, to jest jeżeli chodzi o landing, a jeżeli chodzi o swap i miejsce dostarczenia puli płynności, to też się zmieniło. Było, było informacja z naprawdę wysokim oprocentowaniem przy stablecoinach, no ale też tu się okazało, że to zostało rozdzielone i tak jak tutaj widzicie. Nie zarabiamy, nie, nie zarabiamy takiego wysokiego oprocentowania, jakie była początkowo informacja, tylko to zostało rozdzielone. W stablecoinach stable będziemy 5% yy, a tutaj to 70% to jest jako dodatek tutaj w tokenie SVP, dzięki temu, że dostarczamy taką płynność. No i tutaj jest zróżnicowane, że ciasna jeszcze oprocentowanie poniżej, tak jak sobie zerkniecie. Natomiast to się też, słuchajcie, zmieniło. Każdy z was ewentualnie podejmuje decyzję, czy coś tutaj będzie robił, czy ewentualnie widzi tutaj jakiś potencjał. Ja, jeżeli chodzi o kawę, prawdopodobnie na chwilę obecną nie będę tutaj działał. Mam kawę w stakingu, tam ona sobie zarabia, bo dzięki kawie też gdzieś tam wcześniej dostałem, słuchajcie, airdropa, więc widzę, że tam w stakingu parę tych kaw można trzymać na portfelu Kepler. A jeżeli chodzi o samą platformę na chwilę obecną raczej nie, w, nie będę wiązał się na dłuższy okres czasu. Dobra, z mojej strony to wszystko. Na koniec prośba do Was o subskrypcję kanału, bo to pozwala się rozwijać i daje motywację do pracy. I zapraszam do oglądania kolejnych materiałów na kanale. Dzięki, cześć.